Hej kochani, cześć! Z tej strony Sylwia i kanał Bajkowo TV. Witajcie! Poznajecie to miejsce? Poznajecie tę budowlę? Tak, to jest zamek. Zamek Elzy. Cały zrobiony ze śniegu i cały zrobiony z lodu. Zrobiła go dzięki swojej magii. A ja, żeby troszeczkę się upodobnić do Elzy, ubrałam sobie taką przepiękną tutaj bransoletkę na rękę, taką samą, jaką nosiła nasza bohaterka. Ten zamek, kochani, ma pewną ukrytą funkcję. Wystarczy, że troszeczkę tutaj poczarujemy, rękę przyłożymy obok tutaj tego czujnika, a nasz zamek urośnie, a tutaj w drzwiczkach pojawi się Elza. Troszeczkę jak za pomocą dotknięcia czarodziejskiej różdżki, wystarczy pomachać ręką. Czujnik wówczas tutaj zadziała i nasz zamek urośnie, urośnie. A jak oceniacie małą, słodką Elzę? Fajnie wygląda, prawda? Zamek bardzo przypomina ten, który był właśnie w bajce. Po bokach są takie wielkie, ogromne schody. Tu jest pierwsze piętro. Gdy naciśniemy tutaj tę śnieżynkę, to zaczyna grać melodia. A z góry wisi ten wielki, ogromny żyrandol. To jest i miejsce zamek z Krainy Lodu, jednak my dzisiaj przenosimy się do troszeczkę innej bajki. Kraina Lodu, przygody Olafa. Na stole, zaraz obok tego przepięknego lodowego zamku, wylądowała, zobaczcie, prześliczna laleczka Elzy. Jest ona dosyć większych rozmiarów, ma prześliczny wzór na swojej prześlicznej sukience. Spróbujemy. Elza, królowa lodu, wygląda przepięknie, ma takie duże, śliczne oczy, wydają się one być takie 3D, jakbyśmy mogli zajrzeć im do środka. Zawsze wszyscy bohaterowie bajek Disneya mają takie duże, okrągłe i przepiękne oczy. Oczywiście nasza lalka jest blondynką, ma długie, przepiękne włosy. Wiecie co? Tutaj są zaplecione w warkoczyk, ale bez problemu możecie je rozwiązać i zrobić jakieś fajne fryzury naszej bohaterce. Musicie koniecznie spojrzeć na jej strój. Ma taką przepiękną, satynową suknię do samej ziemi, a na niej takie brokatowe, srebrne wzory. Dodatkowo ma prześliczną pelerynkę. Pelerynka jest z takiego tiulu na pół przeźroczysta, ale najfajniejszy i najpiękniejszy moim zdaniem jest tutaj ten kożuszek, na którym są takie małe czerwone drobinki brokatu. Do tego wszystkiego, do tego przepięknego stroju ma takie prześliczne pantofelki, można je ściągnąć, zobaczcie, są naprawdę duże. I z powrotem założyć na nóżkę, mają prześliczny taki granatowy kolor, są przeźroczyste, całe obsypane brokatem. Podoba Wam się ta laleczka? To co? Może troszeczkę z nią pośpiewamy? Z tyłu, na plecach kochani, a w zasadzie na karku, schowane pod tym kożuszkiem mamy przełączniki. X oznacza, że laleczka jest wyłączona. T to jest tryb taki sprawdzający, natomiast O, czy też takie otwarte kółeczko, oznacza, że możemy już się zacząć bawić naszą laleczką. Wystarczy, że podniesiemy rękę do góry, a Elza zacznie śpiewać swoją najnowszą piosenkę. Słyszycie? Jaki ma przepiękny głos? Aż chce się od razu tańczyć, prawda? Prześliczna, prawda? Jak już oczywiście nauczycie się tekstu i będziecie chcieli śpiewać na przykład polską wersję tej piosenki, to wystarczy nacisnąć tutaj na środku, wówczas będzie leciała tylko sama melodyjka, a Wy możecie się pobawić w karaoke i śpiewać sobie piosenkę. Już nie mogę się doczekać, kiedy wybiorę się do kina na przygody Anny, Olafa oraz Elzy i ich świątecznej przygody. Kochani, ta laleczka jest naprawdę wysoka. Chyba ma około 30 albo 40 cm, ale wygląda prześlicznie i myślę, że każda fanka Anny, Olafa, Elzy, w ogóle Krainy Lodu, to powinna mieć taką laleczkę u siebie w domu. Super jest to, że można z nią się bawić, tańczyć, śpiewać, a przede wszystkim usłyszeć jej przepiękny głos. A Waszym zdaniem, kto ładniej śpiewa? Anna? Elza? A może lubicie piosenki Olafa? Och, ten zwariowany bałwan jest naprawdę super. Ja to nie mogę się napatrzeć na tą przepiękną taką sukienkę.
widać, że Elza będzie troszeczkę inaczej wyglądała w tej bajce. Chyba będzie właśnie tak ubrana, będzie miała taką suknię z długim takim z tyłu trenem, czy też może o pelerynką właśnie, na której jest mnóstwo brokatu z każdej strony. No i ten kożuszek jest uroczy. Te czerwone drobinki, nie wiem, może to będzie jakaś na przykład jemioła. No i jemiołą można ozdabiać różne rzeczy świąteczne. Ta lalka, jeszcze Wam powiem, że jest tylko i wyłącznie stojąca, nie można jej zginać. Nie można jej posadzić, ponieważ cały mechanizm właśnie, całe te melodyjki, które się wydobywają, są schowane w środku. Jeżeli chcielibyście wymienić baterię, to wystarczy, że z tyłu odepniecie ten kożuszek i tutaj macie już dostęp do miejsca, gdzie możemy schować baterię. Korzystajcie również z tych trybów. Pamiętajcie, aby wyłączyć laleczkę, gdy się nią nie bawicie, żeby przez pomyłkę ktoś nie ruszył rączki i Elza nie zaczęła śpiewać. Nie macie jeszcze wybranych prezentów świątecznych? Nie wiecie, co zamówić od Gwiazdora, czy też od Mikołaja, co chcecie znaleźć pod choinką? To taka Elza będzie idealna. Koniecznie powiedzcie o tej zabawce swoim rodzicom, czy też babci albo dziadkowi. Może im uda się załatwić, że właśnie Gwiazdor przyniesie Wam taką przepiękną zabawkę. No i koniecznie na dole w komentarzu mi napiszcie, jak oceniacie nowy strój Elzy. Wygląda przepięknie, prawda? Moi drodzy, koniecznie zostawcie mnóstwo kciuków do góry. Bardzo Was o to proszę, jeżeli są oczywiście tutaj fani Krainy Lodu i takiej przepięknej Elzy. Napiszcie mi na dole w komentarzu, czy wybieracie się na najnowsze przygody Olafa, Anny i Elzy. To nie będzie taki długi film, tylko krótkometrażowy, ale myślę, że warto jest poznać ich przygody. Koniecznie również zasubskrybujcie mój kanał i pokażcie go swoim znajomym. Niech zobaczą, jaką fajną laleczkę Wam dzisiaj zaprezentowałam. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!